To jest właśnie zarządzanie tym mieniem element tego, że leśnicy są potrzebni społeczeństwu. Często można by było słyszeć taką opinię, że przecież jakby pana Leśnicego nie było, to przecież pilarze by doskonale wiedzieli, co robić. No pewnie, po pierwsze, poszliby tam, gdzie łatwiej, tam, gdzie najgrubsze i tam, gdzie najszybciej da się zarobić.